I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle. A także Staszek. Dzień dobry. Zapraszamy do kolejnej dziwnej części naszych spotkań w grze Force, gdzie wracają wyzwania. I ja tylko, bo to w sumie wyzwania pojawiły się na odcinku pod... czy na kanale Staszka, tak? Bo Staszek zaproponował, żebyście w komentarzu napisali wyzwania, więc ja będę kontynuował tę tradycję i no, jeżeli są jakieś pomysły na wyzwania, to jak najbardziej można napisać w komentarzu i tak. Jak wyzwanie będzie fajne, tak? Na przykład to dzisiejsze, co tutaj mamy, to wprowadzimy je w życie. Jedyny warunek co do wyzwań, no bo to muszą być jakieś warunki. O, już to widzę. Czekaj, ja miałem challenge na to, co ty teraz chcesz powiedzieć. Tak, na czyli Korle... na... brak versusu. Na co? Brak versusów, tak? Wszystkie wyzwania mogą być w koopie, różne jakieś dziwne zabawy, ale to nie mają być wyzwania versusowe, no bo szkoda w ogóle wymyślać, skoro miałyby być niezrealizowane, nie? Znaczy versusy ok, jeśli macie pomysł, typu pamiętam No Gravity Challenge robiliśmy. To jest fajna zabawa w sumie, tak? Że mamy rzeczywiście osobne forty, ale bawimy się na zasadzie, testujemy brak grawitacji i próbujemy się w ogóle trafić, albo tak, zderzyć tak. się, o, albo znaczy, połączyć no, swoje bazy. Można by było coś takiego, jak masz teraz portale, nie? Że pokonać przeciwnika przez portal, czy... O, takie były już, mam takie na liście już. No, no to tak, może coś takiego chętnie bym się pobawił, żeby zobaczyć, jak ten portal wygląda, no bo z wrogiem SI nie przetestujemy pewnie tego, ale taki typowy versus typu, nie wiem, korzystajcie z nowych broni, zniszczcie siebie, no to nie, to nie. To co? To ciężko będzie namówić. Ja mam taki challenge w ogóle od widzów, namów Korle na versusa i to jest challenge, nie? Ostateczny challenge. Więc zobaczymy. No trochę pomysłów tu się zrodziło i w naszych głowach, i w waszych głowach, tak. I na początek Keskel, który zaproponował, aby jeden gracz się rozbudował, w sumie dokładnie to, żebym ja budował, a Staszek, żeby bronił się. Ale to rozumiem, że nas. Ty... Nas. Znaczy rozumiem, że ty jako ten korzystający z broni możesz budować też broń, czy to jest jako budowa, stawianie jak gdyby... Ja bym to właśnie połączył z wyzwaniem, które dokładnie tak samo jeszcze brzmiało u Dariusza, który pisał, że tylko jedna osoba może budować i naprawiać konstrukcję, a druga może jedynie budować broń i strzelać, więc ja bym dodał do tego, że ja bym miał budowanie broni jeszcze. Co prawda szłoby jeszcze bardziej skomplikować to, że ja ci buduję broń, a ty z niej korzystasz, a jeszcze nie możesz mi powiedzieć, co ci potrzebne jest do szczęścia, nie? No ale to może taka komplikacja Sniper. Na przyszłość, nie? Bo to będziemy mieli SI tak. na poziomie trudnym, więc i tak będzie ciężko. Nowa mapka, słonie. Chociaż właśnie, widzę a ja chciałem jednego tego słonia. Zagadkę zrobić. Taką... No. Z czym wam się to kojarzy i że słonie, nie? COVID, no. smarkanie nosem, nie? I tak dalej. I jak tu ustaliliśmy przed live'em strzepienia, nie? To... Czy jesteście zastrzepieni? Nie, bo to nam się tak właśnie zrobiło. Nie kontynuując tematu. Nie, lepiej w nie. każdym razie, przechodząc, czy zmieniając temat, naszym dzisiejszym dowódcą będzie przeciążenie, szybkość ulepszenia wzrasta o 100%, stacje naprawcze mieszczą metr, a to warto je budować. Ulepszenie broni można cofnąć, kolektor zasobów ma 100% większą produkcję przy trybie aktywnym. Czy przeciążenie trwa 9 miesięcy? Nie, no to ciążenie jak gdyby trwa, czyli przeciążenie, no nie, no moim zdaniem przeciążenie trwa całe 10 sekund. Czekaj. Bo później już się ciążenie zaczyna, nie? A myślałem, że to jak dłużej niż 9 miesięcy, to wtedy już jest przeciążenie, nie? A, bo to by musiało być przedciążenie trwa 10 sekund, tak? No to może trwać, no faktycznie, no, to zależy, no, jak dobrze. To lubi. Więc... Ale mamy nową technologię jeszcze, może o niej opowiedz. A w sumie tak, znaczy nie wiem, czy ją Ważne. Wykorzystam dziś, ale faktycznie pojawia się jeszcze obserwator w naszej grze, dzięki czemu może będzie widok cały czas, znaczy cały czas, w jakichś istotnych momentach widok czy podgląd na naszego przeciwnika. Zobaczymy, jak on się rozwija, co tam się u niego dzieje, czy jak on ginie, bo po to ten obserwator ma tu być. Ale jak zadziała, no to zobaczymy w trakcie, no. Gotowy? To się uda, tak? O, ja już tak. No. Już tak. Czekaj, obserwator nie gotowy, ale nie, on nie musi być gotowy, nie? Bo to w sumie jest. Możesz go tam. Gdzieś jest przycisk. Tak, wymuś start? Zmusić. Tylko teraz najgorzej, że ja obserwatora muszę wrzucić. A dałeś poziom trudny? Tak. Do bota? Dobra. Dałem. Trudny do bota. Ty, bo obserwator nam ucieka. A nie, obserwator ma. Okej. Okay. To tak stawiam obserwatory jakoś. To taka technologia, że musimy jeszcze ją opanować, no, nie? No, że najlepsze wyjście. Okej. Znaczy, ty musisz opanować, ja to jestem easy, nie? Ja to sobie tylko czekam, aż ktoś mi coś zbuduje. Easy? Jestem Szynkę easy. Zapytać, czy jesteś easy, tak? No, lepiej nie.
Najgorzej, że co, że nie możesz mi mówić, co ci potrzebne do szczęścia, nie? A strategię mamy też, nie mówić co strategii, no tak? Właśnie, to jest jedno... Ale zobacz, ja ci mogę tylko powiedzieć, że po lewej stronie... No nie możesz dać linę. No, nieważne, po co ja cię takie... A ja mam też taki challenge, Korle ma nie używać lin, ale no, to zobaczymy, czego wprowadzimy. Będzie ciężkie, ale wiesz, no, no... Też przeciwnik możesz działać, nie? Przeciwnik już postawił coś. Mhm. Obserwuję przeciwnika. Mam czas na to, bo no właśnie, to ty byś mógł tego obserwatora teraz konfigurować na spokojnie, nie? A nie ja. Mógłbym. On już tam sobie wiertolota postawił, skubaniec. No my też zaraz będziemy mieli takie rzeczy, chociaż nawet nie wiem, czy nie warto by było jakoś inaczej tego wiertolota to rozwiązać, no ale niech będziesz. Bo ja bym widział tutaj może... Oj, belka tylna, ile to... Klikania. Nie było jakiejś szybszej opcji na przełączanie tych belek, żeby to była taka belka z tyłu i może tak dalej? Może jakieś skróty klawiszowe były, powiem. Wydaje mi się, że coś może było, nie? Ojej, 30% wydajność, trzeba tak... A, bo muszę z drugiej strony otworzyć. No dobra, ale myślę, że to może zadziałać. Więc będzie prunt, będą... Więcej belek tylnych. No, no, ja to co z tyłu. Strategii mamy nie gadać. Tak. Co jadłeś dzisiaj na obiad? Nie miałem jeszcze obiadu. Albo jakaś kuchnia nowa. To jest, kurczę, godzina 16.30, a ty się o obiad pytasz? Faktycznie, też jem później. Wczesna pora. Śniadanie dopiero. O, już tutaj widzę, no, dobrze. Widzisz, zaczęło coś tam powiewać, nie? Tak, skoro ja mam strzelać, ja zapomniałem, że tu, wiesz co, ja nie zauważyłem, no tego, teraz dopiero widzę, ja tu mam kolegę. No to dwa, ale to, co robić? Ty możesz mieć więcej kolegów, nie? To już nie moja jak gdyby broszka. Ale no nie mam gdzie ich zbudować. Kurczę, jak postawić? Nie? Ja co najmniej kilka miejsc bym widział na nich, nie? No dobrze, wiesz. Wiesz co? A nie, nie mam. Kurczę, tylnej belki, ale... znowu nie ustawiłem, no, no. Nie jestem przyzwyczajony. Co to leci? Wow! Jak szybko poleciałeś, ładnie. Skubany. Wiesz, ty jesteś ministrem obrony w naszym tutaj jestem, spotkaniu, ale... nie? Potrzebowałbym... Oj, co to? Miejsca. Coś leci? No, tak. Dobra, już nie doleciało. Leci. Troszkę miejsca bym potrzebował. Gdzieś na górze może, albo na jeszcze dole, więcej cokolwiek miejsc. No co, gdzie mam stawiać cokolwiek? No nie, kurczę, ja nawet. Widzę co najmniej... No, ale wiesz... No i patrz jak się ładuje. Chronione, niechronione. No ja myślę, że kwestie jakichś grodzi i tak dalej, to nie są moje kwestie, nie? To są już nie, obronne. Nie, ty budujesz. Gdyby... Nie, ja tylko grodzie mogę stawiać to... broń. Ja ale... mogę stawiać tylko broń. Grodzie to... No i patrz. Ała. Co, że... O! Ile tego leci, no? Widzisz? Niedobrze. Ała. Chciałeś challenge tylko z nowymi zabawkami, to masz challenge z nowymi zabawkami, nie? Ała. Ja myślę, że problem, że nie dogadaliśmy szczegółów tego tutaj wyzwania, nie? Szczegółów, tak. Znaczy ja bym potrzebował, powiem ci, troszkę nawet takich wystających koszyczków, gdzie mógłbym sobie postawić. Masz tych strzelających. Pełno wystających miejsc, tu ci zrobię takiego Hanksa, ulubionego, nie? Nie wiem, czy on tam postanie w ogóle. Oj. Za chciałem mało powiedzieć, czy pilnujesz górę, ale nie masz jak pilnować chwilowo, nie? Co to za dynks? A tu na dole jeszcze można coś. No, zobacz, faktycznie, no. Na przykład rakiety... bym... nie wiem... zlikwidował wroga. No jest dobrze. No. Mówię, w każdym razie, jeżeli czujesz gdzieś jako minister obrony, żeby stawiać grodzie, to możesz grodzie stawiać. Nie możesz stawiać metalowych belek. Dobrze. No strzelaj, głupku. No czemu ten podstawowy głupek nie strzela? No, a ja znowu nie mogę budować ludzi do walki, nie? Więc to pozostaje na twojej głowie, nie? No dobrze. A ja wiesz, że ja nie mogę postawić na takiej krzywej? To trzeba postawić ci taką krzywą, żebyś mógł, tylko... O, być lepiej. Może przezroczyste belki są potrzebne. Ale to, no... To już lepiej ustawi trochę. Ustawi samo, już, dobra. Już troszkę lepiej. A ja bym musiał zadbać o inne rzeczy. No, panie ministrze. No. Panie ministrze, do spraw budowania. No, zarządzania. Zarządzania zasobami, tak. Minister rozwoju, nie? To jest tam. Minister nie do rozwoju w takim przypadku tu. No czekaj, gdzie to są? Bo ja bym chciał stawiać, a dobra, no to postawię chociaż. Innej opcji nie mam jeszcze. Ja bym go tam męczył w sumie tymi strzałami, ale... No panie ministrze, no. Proszę panie działać, panie ministrze. Buźca postawię, lubimy buźca, nie? A, nie o strategii mamy nie gadać, no musimy o czymś gadać, no nie wiem. Ładny słonik na środku mapy jest. Ja bym chętnie kiedyś, no właśnie, będąc przy różnych... Kurczę, ale powiem ci, że zazdroszczę ci twojego ministerstwa trochę, nie? Zazdrościć mi mojego ministerstwa? No, zazdroszczę ci tych możliwości, jakie daje ci
twoje kompetencje. Tak, jakie otwiera przed tobą ścieżki. Dobra, a czy mamy zbudowane, panie ministrze, do spraw struktur materialnych centrum inżynieryjne? Dopiero na wszystko zbieramy pieniądze. Co to myślisz, że podatki się same fundacja tutaj jakaś wchodzą jakieś, tak? I nas na wszystko stać, tak bez problemu? O kurde, nie stać nas. Zapomniałem, że on leci prosto. Buź, co to za prosto leci. No. Kurczę. Tylko by chciał, a my to potrzebujemy możliwość... Wszystkiego. ...większego wydobycia tu wprowadzić, nie? Panie ministrze, ja bym tak zgłosił jeszcze prośbę o kolejne piętro. Jeszcze chcecie? No, ja nie mam gdzie budować, panie ministrze, no. Dobrze. To... Dziękuję, panie ministrze, za rozpatrzenie mojego wniosku. O kurka, czekaj, bo no, nie wiem co zrobić, co? Ale... Mimka ale podrzuciła... Co? Broń biologiczną i śmierci strasznie to w ministerstwie, nie? To... O jest, drzwi zamknę chociaż, panie ministrze, zaraz jestem. O nie, ale zaraz, panie ministrze, czy pan opuścił stanowisko? Minister opuścił stanowisko. Dobra. Czy myślę, zatrzymana? Czemu zatrzymana? Ministrze, nie wiem, już co się jest, dzieje, okay, panie ministrze. Gra nie jest zatrzymana, proszę się bawić, proszę się bawić. Dobrze, mogę? Dobra, super. Ekstra. No. Cieszę się niezmiernie. Ja chciałem też powiedzieć, że nasz minister obserwacji, nasz szpieg jest trochę takim... Znaczy na tym etapie to nie sprawia żadnych różnic, ale jest pewnym problemem, tak z mojej perspektywy. Dobra. Panie ministrze. Wiesz co zrobił? Widziałem. Panie ministrze, on postawił sobie shotguna, który jest bardzo dobry do niszczenia. Właśnie chciałem mówić, że rola obserwatora ma pewien minus, nie? Bo widzę, co wróg buduje. Panie ministrze, jest coś bardzo ważnego do zrobienia, panie ministrze. No. Mianowicie, ja potrzebuję ochrony na swoich strzelców, a co znaczy, że muszę zrobić grodzie. Ale to masz, to już mówiliśmy od samego początku, że jest pozwolenie na takie rzeczy, nie? Słyszę te niepokojące dźwięki. No. No ja nie wiem, ale same grodzie to nie wystarczą mi. Ojej. Cały czas obrywa nasz reaktor, bo mamy za mało obrony tak. Przed. Mamy za mało staram obrony się przed. Coś z tym zrobić. Wyfort jest uszkodzony. Staram się no, coś panie z tym ministrze. Zrobić. Widzę, że wyszedłem tylko na moment zobaczyć, co u kota słychać. Mm-hmm, a to już, już pogłaskać kota wyszedłem, tak? I to... już. W całym moim tutaj działaniu zostało to zaburzone, ale nie widzę żadnych... No, oj, nie widzę perspektyw. Słyszę dźwięki, oj, nie tak? Widzę perspektyw. Ale oj, tu nie widzę perspektyw. Ładnie wjechało, ale to panie co z naszą obroną? Panie ministrze obrony. Tu... Panie ministrze, ale gdzie pan zbudował, panie ministrze, osłonę, tarczę anty... Poczekaj, jak to mówią teraz politycy? Tarczę antykryzysową? No teraz to już nie ma, teraz to już jest kryzys no pełną parą. Panie ministrze. Ministrze obrony, to miało lepiej wyglądać. Tutaj myślałem, że tarcza energetyczna by się przydała. Że powierzając dzisiaj panu to stanowisko, to naprawdę oj. Można czuć się bezpiecznie, a tu... Nie miałem podstaw do generowania wszystkiego, czegokolwiek nie miałem podstaw. No jak? Proszę mi tu tę dziurę odbudować, panie ministrze. Już nie ma sensu, ten port oj. Z tektury upada już, tu nie ma czego ratować. Ja chyba zacznę od grodzi jednak. Dobra, pozwalasz mi, panie ministrze, grodzie budować. Tak, no to jest system tak, obronny. Tam daje. A kolektory zasobów, właśnie trzeba to odpalać. Wow. Ojoj, 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 nie ma obrony, no. Żadnej obrony nie ma, panie ministrze. No ja reaktor to nie co mogłem... Nie mam surowców, no. Nie mam surowców. Ja reaktor co mogłem to zrobiłem, nie? To jest... Gdzie jest na dole jeszcze jedna kopalnia, panie ministrze? Tam, nie ma sensu, póki u góry jeszcze nie ulepszyliśmy. No i o, koniec, poszło. I koniec. Poszło. To ja myślę, że teraz dobry, ale czas trwania 9.26, warto to zapamiętać. I teraz myślę, że warto odwrócić rolę. Warto kolesiostwo, odwrócić tak? Rolę. Zmieniamy stołki, tak? Tak. I teraz będzie to kwestia, że ty stajesz się ministrem rozwoju, infrastruktury mm-hmm. i wszystkiego, i ja będę ministrem okay. obrony, czyli kwestia grodzi i... Może tutaj... Kwestia grodzi będzie na mojej głowie i... Czemu jako obserwator nie mogę wyjść z zabawy? Ja nie chcę grać już. Panie obserwator, proszę wyjść. Ministrze do spraw szpiegostwa. Tak. Proszę tego Pegasusa to wyłączyć. No. Co ciekawe, dzisiaj do mnie zadzwonił tata
I mówi, no. Słuchaj, a ty masz gdzieś jeszcze w piwnicy tego Pegasusa? No. I oczywiście Pegasus to dla mnie zawsze był, ta konsolka bardzo tak, stara. Tak. NES to się nazywa, tak? Gdzieś mam działającego jeszcze i właśnie, kurczę. A ja mam kadridże bardzo... jeszcze do niego, nie? No widzisz, moglibyśmy pograć w kopie w Pegasusa. No. No dobrze. To muszę znaleźć, kurczę, to... Pegasusa. Wchodzę w buty ministra obrony. Ja wchodzę w te przepocone buty, zniszczone buty, zniszczone kalosze, spalone chciałbym buty. Powiedzieć, ministra. No. Infrastruktury. I jak, jeżeli chodzi o dowódcę, jakieś zmiany, czy pozostaje ten sam? Żeby... Może zostać, przeciążenie, tak mózgu przeciążenie. Było sprawiedliwie, tak. No dobrze, to zaczynamy w takim razie. Gotowe, tak? Ja gotowy, tak, czekaj, idziemy. Nasz tutaj szpieg, niegotowy, okej. Okay. Zobaczymy, czy będzie gorzej, czy lepiej. No dobra. No dobra, wyłączam sobie snapowanie, bo to ważne. No nie ukrywam, że challenge ciekawy, tak? No. Tak, to jest faktycznie, żeby dogadać się, co zrobić. W dużym stopniu ogranicza nam możliwości działania. O! Szybciej strzelasz niż ja! A no widzisz, no ja jestem ministrem, który uważa, że najlepszą obroną jest atak, nie? Więc... Minister, który jakby rozumie swoje stanowisko, tak? Tak. Jest powołany na stanowisko, które... Jedyne możliwości, jakie mam w tej chwili, nie? Dostępne do ambitnego działania tu, na terenie wroga. O Jezus! Przepraszam, panie ministrze, ale tutaj jakby zaszły pewne komplikacje. O! Kurde. Wszystko się dyrgla, dynda i w ogóle. A to niby ja takie konstrukcje stawiałem. Wszystko będzie nie działające. To dobrze, okay. Wierzę na to. Wierzę w to. Pan się mnie martwi. Wierzę, że tak będzie. Aha, tu pan sobie tutaj postawił. No, coś trzeba robić w czasie, gdy kraj jest niegotowy na obronę. Ja tu panu pokażę jeszcze, jak pan minister mógł to rozegrać to są w przeszłości. To są tymczasowe struktury. Nie miałem żadnych zgłoszeń, że są jakiekolwiek braki w kraju, nie? Więc cóż miałem. On był tak dobrze prowadzony, że... Mhm. Proszę bardzo, panie ministrze, nawet tutaj panu beleczkę postawię. Oj, nie wiem, czy to jest aż tak pomocne, nie? Jakby się mogło zdawać. Dobra, niech będzie tak. Pan mnie denerwuje. To wiesz... Są miejsca. Pracujemy na lepsze jutro. Naszego tutaj fortu. Zaufali nam. To było lepsze jutro. Zaufali nam, tu ja widzę, tam opiekujesz się, trzynastki jakieś widzę, to będzie trzeba niebawem wypłacać swoim podejściem tutaj, nie? To bardzo dobrze. To już czternastki, 69. Oj, ale widzę, że... Panie ministrze, proszę zobaczyć, co to dla pana przygotowałem. Mm-hmm, ale widzę, że to już nasz przeciwnik też nie próżnuje, tak? Masz podgląd, panie ministrze. Mm-hmm. To, co robi przeciwnik. To też bardzo ważne, mógł być tylko jedna z... Panie ministrze, pan minister obrony. No, RNG, do tego dopuścił? RNG, tak to mogę wytłumaczyć, nie? RNG. RMB, tak RNG. Nawet. Dobra, panie ministrze, jakbyś widział to, co ja tutaj... Co się tym stało? Działaniem... Powstrzymałem atak rakietowy przeciwnika jeszcze w jego bazie, nie? O, ładnie. Pragnę panie zauważyć, ministrze. Że no właśnie, to nie są dostanie codzienne pan widoki dotację. W naszych tych. Dostanie pan dodatkowy zasób do rozdysponowania w postaci schabowego skurczaka. Pana ulubione danie. Chyba, że tak. No panie ministrze, może jakiś budynek? No mamy nie gadać o strategii niby, nie? A ale budynki... Tak... O no, panie ministrze, no! Jakiekolwiek budynki to są w gestii Ministerstwa Infrastruktury, chyba że zmienimy zasady. Co taki? Jeżeli zasady będą dla nas niekorzystne, to będziemy musieli pokombinować pewnie jakoś w temacie. O! Ojojoj! No, panie ministrze, jak do tego doszło? A nie wiem, jak to no, RNG, no mówię, cały czas, nie? Może flaka pan by postawił, chyba że nie może pan postawić flaka. Naprawdę rzecz, no kurczę, żeby ja cokolwiek mógł postawić, gdyby istniały jakiekolwiek struktury pozwalające postawić coś lepszego. Nawet najlepsze zabawki ministerstwa są jeszcze niedostępne, chcę zauważyć. Bo powiem tak, panie ministrze, bo jakby musimy zrozumieć jedną rzecz, tak? Pan jakby całe finansowanie moje zużywa na strzały. Więc ja jakby nie mam
możliwości, środków nie posiadam. Panie ministrze infrastruktury, proszę tutaj bajek nie sprzedawać naszym obywatelom. Jeden wystrzał zużywa 30 wystrzał. Sztuk energii. To jest tyle co nic. A to nie moja wina, że pan się nie poczuje. Wystrzał. Pan się budżet wystrzał, nie to... czuje tych 30 sztuk energii, więc... Panie ministrze, pan obudowuje sobie grodziami, ma pan też pozwolenie, tak? Od Ministerstwa Zarządzania Grodziami. Po co grodzie, skoro wróg nie korzysta z żadnych, jeszcze nie korzysta z żadnych rozwiązań? Ale zaraz pójdzie shotgun, panie ministrze, i co wtedy? No i wtedy. No ale grodzie... Dobrze. Nie wszędzie te grodzie są możliwe, z tego co widzę. Nawet nigdzie nie są możliwe, bo to jest tak, no dostaję informacje z naszych tu struktur, że jednak te grodzie nie działają. Proszę, panie ministrze, wystarczyło złożyć wniosek odpowiedni do odpowiedniego departamentu. Nie wiem, na ile te wnioski są rozpatrywane. Są rozpatrywane, panie ministrze. Dobrze, to mnie cieszy. Proszę, nawet tak panu tutaj pomogę. A to wniosek o jakiś chwilowy zastój w wykorzystywaniu surowców, żeby móc pomyśleć nad czymkolwiek, jakąkolwiek strategią dalej, też tu przejdzie, czy gorzej? No, może być gorzej w tej chwili. A tutaj, panie ministrze, proszę nad infrastrukturą dofinansowania energetycznego, bo pan całą, przestrzeń. To właśnie korzystam, tylko że pieniędzy nie ma. To jak pan cały czas strzela i wykorzystuje, przepiernicza pan Pragnę zauważyć, że ten budżet, jeden strzał z budżetu to jest tylko 30 sztuk energii, to jest tyle co nic. Budżet nie odczuje tego. Panie ministrze, ja się przede wszystkim skupiam na tym, żeby nasza główna infrastruktura zarządzająca, czyli generator, miał się jak najlepiej, żeby żyło się lepiej. Poza tym potrzebujemy też trochę energii na różne pana... No ja widzę, że energia to się nam marnuje, tak pragnę zauważyć. Nie? To widzi pan, panie ministrze, jakie grodzie pan potrzebuje? Widzę, co się tu dzieje, nie? Oj. Strzelił, trafił pan, chociaż pan trafił? Ostrzegawcze, to było ostrzegawcze. Oszcze? Oj, tak. Podobne, teraz podobne rozwiązanie. Podobne. Pieniądze. Jak ostatnio. Gdzie grodzie są, panie ministrze? Jak to mówią, a to były, tylko one się na moment otworzyły, że... Au! No już masz odgany, I zero chwalenia, naszych działań tu. Oj! Panie ministrze! A mówiłem działają. Budować grodzie metalowe. Co ci grodzie na takie tutaj głupoty pozwolą? Tu jedyna szansa to odciąć wroga od zapasów energii. Może pan, tak? Pan buduje. Niżej. Oj, pan buduje te energetyczne rzeczy. Buduje broń do obrony. Co tam, na dole nie ma żadnej broni? Poradzicie sobie. Towarzysze, poradzicie sobie. To was tylko zahartuje w boju. Zahartuje was to w boju. Taki sens budowania tych broni. Shotguny. Ja myślę, że jednak ci przeciwnicy AI z konkursów, którzy otrzymali jakieś nagrody z tej racji, znaczy zostali wyróżnieni, to jednak nie są na tyle prostym wyzwaniem, żeby bawić się w takie tutaj dogadywanie, nie? Dogadywanie. Wisimy na włosku. Nasz kryzys wisi na włosku, chcę zauważyć. Myślę, że jeszcze jest daleko do tego włoska. No ja tu widzę włoski. Francuska. Ja to widzę włoski. Myślę, że tam na dole, panie ministrze, trzeba będzie coś przybudować. Tam może jakąś lepszą broń postawić. A jakie możliwości mam? Powoli się pojawiają. Ale ma pan możliwości, się rozwijają. Będą. Rozwojowe, tak, możliwości. Tak. Nawet panu ziemniaki dałem, że miał pan co obierać w momencie, kiedy pan czeka na dofinansowanie. Ziemniaki nie należą do Ministerstwa tutaj Struktur Obronnych, nie? A Ministerstwo... W sensie, na liście nie widzę. Zabytków kulturalnych państwa Poznania. Dobra, dobrze. Coś tam się buduje. Jakiś ratunek może z tej strony. No panie tutaj. Ministrze, 600 milionów dostaję i postawię panu centrum inżynieryjne. Proszę panie ministrze. Ale centrum jest problemem, bo liczyłem na jakieś jeszcze inne zabawki, ale dobrze, no niech
Minister obrony niech się skupi na budowaniu maszyn strzelających, bo kurczę, nie ma obrony znowu. No, masz tam dwa miejsca, no, na maszyngany, no. Zaraz, no, ale to szkoda, przepalone fundusze. Zamiast coś konkretnego, zamiast postawić strukturę, która pozwoliłaby nam działać, to... A to na górze, panie ministrze, ma pan wszystko do stawiania cięższych broni, a pan tu stawia jakieś pierdoły. Będzie opcja, to się proszę. Tym zajmiemy. Jakieś może mortarki, panie ministrze? Nie ma sensu. Nasz szpieg podpowiada, nie że nie ma nie ma sensu, niestety. Tak, to jest urok posiadania szpiega. To, że pewne rozwiązania, które są ulubione w ministerstwie, w tym przypadku nie mają najmniejszego sensu. A, to pan ma tam, no pan niestety, ma tam niestety. Łatwiejszy wgląd do przeciwnika, panie ministrze. To, co mówiłem ostatnio właśnie. O, ale w ziemniaki poszło. Więc aktualnie nie mamy żadnych systemów, które miałyby jakikolwiek sens w naszych tutaj działaniach. Panie ministrze, czy pan minister chce, żeby doładować bardziej cięższe, czy bardziej ogniste? Lasery, czy zbrojenie, czy... Coś, co potrafi zrobić krzywdę przeciwnikowi. Bo w tej chwili wszelkie nasze działania są takie obronne, ale tą obroną nic nie zdziałamy, nie? Jest pan nieprecyzyjny, więc postawię panu cokolwiek, a pan będzie z tym robił, co pan sobie żywnie wymyśli. Proszę bardzo, panie ministrze, już się pierwsze struktury generują. W ogóle klawisz U, tak, panie to ministrze, też działa jako ulepszenie, jest też ważne. A proszę. Jak ULA. Jak YouTube i tak dalej. YouTube. O, w końcu podoba mi się to, co jest tutaj tworzone. Powoli rzeczywiście dochodzimy do jakiegoś nowego ładu. Bo to na razie był nowy nieład, a teraz będzie nowy ład. Zobaczymy, ale zobaczymy, co z tego tu wyjdzie. Mam nowe zabawki, które anusz pozwolą nam coś tu zdziałać. Proszę bardzo, ja nie jestem ministrem obrony. Proszę bardzo, panie ministrze. Jakie szaleństwo. Proszę bardzo. To daje nawet ministrze. Jakieś perspektywy, to szaleństwo. A jednak mortarki, panie ministrze, bo co jest? Dostrzegłem nowe możliwości naszych działań. Nowe możliwości. Kurczę. Oberwały nasze tutaj struktury. Ja myślę, panie ministrze, że ja panu zdejmę to. Sprzedamy. Czy nie? Broń Boże! Czemu? Broń Boże! Nie! Czemu? No panie ministrze, najważniejsza broń naszej nowej strategii, naszego nowego działania. Czemu? Co tam było ulepszone, takiego ważnego? Ulepszone bum bum. Tam był minigun? A po no, co panie ministrze panu minigun? No po w tym co? Miejscu był idealny, no nie wierzę, no. Panie ministrze, niech jak pan można co panu wybudowałem. Może pan stawiać działo, howitzer pan może postawić, panie miałem ministrze. Miałem 10 różnych miejsc na howitzery. Panie ministrze, ja panu zrekompensuję to. Ja panu powiem, że ja stawiam kolejną ważną konstrukcję, żeby miał pan pełen arsenał broni dostępnych. Gdzie ja tu zmieszczę howitzera, no? I powiedziałbym panu, ale jestem kulturalnym ministrem i nie powiem dokładnie. No właśnie to jest miejsce na super broń, panie ministrze, ja to tak zaplanowałem, nie jakieś minigany, srany. Ale to nie będzie panie nas ministrze. Stać na super broń, to... Nic się nie marnuje, panie ministrze, nic się nie marnuje. Już zadbam o to, żeby się nie marnowało. Nie ma tam miejsca na super broń, bo się okazuje, że każda super broń jest dużo cięższa, niż by się mogło wydawać. Nie jest taka super jakby... Podobać dźwięk. Nie wiem. Jakby się coś leciało. Albo jakby się skończyło jakieś te. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Panie ministrze, może panu tutaj trochę rozbudować tę część? Przywrócić minigany! Jak można było dokonać zbrodni wojennej, tak? Make miniguns great again! No, tak? Zbrodnia wojenna, no podstawa strategii, wizja naszego przetrwania została. Panie ministrze, gdyby pan jasno i klarownie powiedział, wysłał wniosek do ministerstwa decyzji wojennych, że składa pan wniosek o minigana, rozpatrzony zostałby, a tak to... Sugeruje pan, że... To jest miejsce na potężną broń, panie ministrze, a nie na jakieś gówienko. Jak chcesz w taką ciasną szczelinę potężną broń, potężne działo wcisnąć, no? Laserek bym wcisnął na pewno jakiś, panie ministrze, proszę spróbować zmieścić laserek w tę dziurę, to... Laserkiem to wie pan, ja gdzie może zmieszczę. Sobie pan poświecić, nie? Ja myślę, że mogę sobie w kota poświecić, on będzie bardzo zadowolony, panie ministrze. W ogóle... Nowe systemy obronne
nie współpracują z naszym flakiem. Nowy flak przez to tutaj został. Czy pan minister chce jeszcze jeden poziom finansowania? Proszę bardzo, kolejny poziom finansowania dla pana ministra. Może być, no musimy kombinować jakoś tutaj. O, widzę, że tutaj... To się trochę buja, panie ministrze. Ja to troszkę umocnię, żeby to się nie bujało. O. Wie pan, a ja zastosuję pana strategię, tak obserwuję, jak pan, jakie decyzje pan podejmuje biznesowe. To są bardzo co pan powie na to? To jest dźwignia, to jest... nie? To bym powiedział to... Dźwignia handlu chyba. No. Panie ministrze. No, minigun. Pan minister jak wymyśli finansowanie. Na co te pieniądze poszły, ja pytam się. Na zabawki dla ministra. No właśnie. Tak jak no i to jest to, co było nam potrzebne do szczęścia. No. A czy pan minister chce zbudować coś wyżej? Ma pan zobaczyć, pan ministrze, panie zobaczy, pan zobaczy, jakie ma pan środki tam. To zobaczę jakie. Dobra. Spróbujemy. Ile środków ja panu przygotowałem? To nie działa ja fajnie. Ja magazynuję panu kolejne środki. Widzę, że pan to tutaj żyje przeszłością. Dalej zabawki, które gdzieś tam w pana młodości były dobre. Najgorzej, że nie wiem, czy to zadziała. Czy panie ministrze, ten howitzer leci pierwszy. No, pierwsze. I... Wow! No i kto jest ministrem? I kto jest ministrem obrony najlepszym? I panie ministrze, 80 versus 0%. 80%, 20% minister obrony dostarczył obrony naszego cudownego reaktora. Okazuje się, że chyba lepszą metodą jest no, taki podział w ministerstwie, nie? Wygląda na to, że tak. Wygląda ale trzeba na to, przyznać, że znaleźliśmy swój stołek. Ja muszę tylko zobaczyć, już wracając do normalnej, do normalnego opisu wydarzeń, czy on akurat otworzył drzwi, jak ja puściłem howitzera? Też patrzę, bo to jest to interesujące. To był taki przypadek, że to tam trafiło, nie? No ja się zdziwiłem wręcz. No, jeden strzał. Miał otwartą bramę, w otwartą bramę mu wleciało idealnie. To się nazywa szczęście, nie? No widzisz, widzi pan, panie ministrze, RNG. No. RNG. Czasem nam pomaga. Nie, no to przyznam, że jestem dumny z tego rozwiązania. Jakoś wyszło. Jak pięknie on dostał, o Jezu. Było chwilowo kryzysowo. Najbardziej się cieszę, że mimo wszystko udało się to rozwiązać tak zgodnie z zasadami. Zwycięsko. To tak? Wyznaczonymi przez Keskela i to na trudnym poziomie naszego przeciwnika, więc... Choć myślę, że prawdziwym challenge'em będzie odwrócenie jednak ról. Czemu? Pan minister jednak wróci na stołek obrońcy Ministerstwa Obrony, a ja spróbuję powstrzelać i wtedy zobaczymy, czy jesteśmy w stanie osiągnąć coś. Możemy zobaczyć, tylko ciężko powiedzieć w tym układzie, kto jest słabym ogniwem, nie? Tak. Mhm. Znaczy, wydaje mi się, że ja słabo strzelam, ty słabo budujesz, ale jak już odwrócimy rolę, się okazuje, że... Nie, no nie ma co tej, wiesz, tak szczerze, już tak bez tych wszystkich ministrowań, myślę, że po prostu musieliśmy się odnaleźć trochę w sytuacji nowej, tak, nietypowej. To, co tutaj Bruk nam przedstawia. Ale tak patrzę teraz z perspektywy czasu, to dość... Chociaż nie, no nie była to łatwa mapa, tak patrzę przeciwnik, no bo on ma... 4 minuty na dwie walki? Znaczy, on ma... Tylko ta struktura przeciwnika wydaje się taka bardzo podatna na wszelkie ciężkie bronie, nie? Ale... No tutaj wiele rzeczy się udało, teraz jak patrzę na to z perspektywy czasu. Nie dość, że otworzył grodzie, Hojcer idealnie wpadł przez otwarte grodzie, to jeszcze wcześniej pod koniec miał chyba zniszczonego miniganem, tym miniganem miał zniszczonego gościa, który mógłby Hojcera, który miał najlepszy widok na Hojcera, nie? To jakby... Ale ta drama, ta panika w głowie, bo... jak ci usunąłem minigun. Miałem tak piękny układ, tak gotowe wszystko. No, ministerstwo uznało, że niestety, ale ten pomysł jest zły. A się okazał całkiem niezły pod koniec. To proszę zrzucać winę na ministerstwo do spraw decyzji... Ministerstwo decydentów, o właśnie. Tak. To ministerstwo. No dobrze, to nie przeciągając, bardzo dziękuję za wspólnie spędzone chwile. To był fajny challenge. Tak, więc tutaj Kesker... No, każdy odnalazł swoje miejsce, nie? No. I myślę, że to było też takie wyzwanie, które wprowadziło taki powiew. Właśnie przy powiewie świeżości Mimka mi coś zostawiła, więc chwila przerwy. I... Znowu? Tak, nie no, to tamto ja tylko drzwi zamknąłem, nie? Teraz się zajmę tym przerwę. O, to widzisz, tam ja mam wygodnie, mogę drzwi zamknąć i jestem odcięty od świata, nie? No ładnie.
widzimy się już jutro u Staszka przy kolejnym wyzwaniu. Tak jest. Zachęcam zapraszamy, właśnie. Propozycji, tak? Różnych pod odcinkiem, czy to tutaj, czy u Staszka. No i coś będziemy wybierać na kolejne spotkanie. Czytamy ze wszystkich komentarzy. W styczniu trochę jest czasu na Forcy, więc jak najbardziej możemy sobie pobiegać. Tak. I pośmigać. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. A także minister do spraw obrony narodowej. A nie, ja jestem ten drugi, To ci nie wyszło. Nie. Minister do spraw infrastruktury Stanisław III budujący. Towarzyszu Stasierewicz, no nie nadajesz się na ministra obrony, tak? O nie, o to ja się teraz już obrażam. Stasierewiczem we mnie, oż ty gnido. O nie, ja ci wymyślę ksywkę na przyszły odcinek. O, ja ci wymyślę. Jak, ojej. Jak? Układ Korolczyński? Czy Koralecki? Zobaczysz, ja to muszę... Idź sprzątać kuwetę, ja ci wymyślę. Dobrze, ja ci wymyślę. Minister Korolczyński ucieka do kuwety, nie? Więc... No. Trzymajcie się. Hej, hej. Nara.